Dzień dobry, a przed drugim mikrofonem Max Kraczkowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Witam pana, witam państwa, dzień dobry. Ten tablet to jest ściąga, panie pośle, tak? Ależ oczywiście. A nie, 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 to niedopuszczalne. Nie, bo pan będzie ściągał i pan będzie patrzył, będzie czytał, a nie będzie rozmawiał. Dobrze, już gaszę. Już się będzie się pan tutaj koncentrował. No, a ważne są sprawy. Dzisiaj jest debata w Sejmie nad ratyfikacją paktu fiskalnego, jutro głosowanie. No i... No i cóż, konstytucja to nie poezja, nie można jej tekstu rozumieć w zależności od tego, jaka jest potrzeba interpretacji. Ja odnoszę wrażenie, zresztą nie tylko ja, większość moich klubowych kolegów, że pan premier Tusk w taki sposób traktuje literę konstytucji. Przekazywanie kompetencji zarezerwowanych dla suwerennej decyzji przedstawicieli państwa polskiego organizacjom międzynarodowym powinno być poprzedzone głosowaniem 2/3 głosów nad takim rozwiązaniem. Tusk przepycha kolanem propozycję głosowania zwykłego, większościowego, jeżeli chodzi o... Czyli połowa Sejmu przegłosowała. Tak, ale te zdania konstytucjonalistów są podzielone. To jest kwestia interpretacji, jak się okazuje. Tak jak wspomniałem, skoro są podzielone, to przyjmijmy wariant bezpieczniejszy z punktu widzenia publicznego. Nie przyjmujmy wariantu na skróty, który będzie dawał możliwość na zasadzie wątpliwości o rozstrzygania in minus wobec kompetencji państwa polskiego. A Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje na nie, czy się wstrzyma, znaczy czy nie weźmie wyciągnie karty od głosowania i nie weźmie udziału, bo słyszałem, że takie dwa warianty są rozpatrywane. To prawda. Jestem zwolennikiem tego drugiego wariantu, branie udziału w głosowaniu, nie głosować. Które od samego początku wiemy, że jest niezgodne z duchem konstytucji i prawdopodobnie z jej literą, no nie ma sensu. A jeśli chodzi o zapisy tego, a gdyby to było głosowane większością tą 3/4, to jakby PiS zagłosował? Na pewno padłyby pytania o to, jaka grupa unijnych urzędników będzie koordynowała politykę gospodarczą Polski. Padłyby pytania o to, na jakich zasadach będzie się odbywał udział polskich przedstawicieli w poszerzaniu tych procesów związanych z Europlusem. Bo dzisiaj tego nie wiemy. W gruncie rzeczy to jest wszystko kwestia mocno umowna, to są pytania fundamentalne, bo oczywiście można ograniczać suwerenność oddziaływania na procesy gospodarcze, układanie budżetu w Polsce na rzecz Unii Europejskiej, tylko trzeba wiedzieć na jakich zasadach, w jakim celu, co w zamian, jaki mamy wpływ na to, jak będzie to funkcjonowało w ramach państw strefy euro. My na te pytania odpowiedzi nie mamy. Nie ma wiadomo, że dopóki nie będziemy w strefie euro, to nas zapisy paktu fiskalnego nie będą obowiązywały, za to będziemy mieli prawo do uczestniczenia w szczytach. Będziemy uczestniczyli jako niemy świadek, faktycznie, bez prawa wyrażania swoich opinii. Natomiast swoje zdanie na temat, nie wiem, gospodarki słoweńskiej czy niemieckiej. Nie, to jest gospodarka strefy euro, prawda? Mająca wpływ bezpośredni na to, jak będzie funkcjonowała również polska gospodarka, chociażby handel zagraniczny, między innymi. Natomiast jeżeli założymy, że premier Donald Tusk co jakiś czas mówi poważnie, to niepoważnie zakładał wprowadzenie euro w Polsce w 2011 roku, to już wiemy, ale dość często i prezydent Komorowski i premier Tusk mówią o tym, że potrzeba wprowadzenia euro jest stosunkowo pilna. Więc nie odsuwajmy problemu na zasadzie takiej, że w dniu dzisiejszym Anno Domini 2013 nas nie dotyczy, bo już za 2 lata czy 3 może nas dotyczyć i wtedy się okaże, że Donald Tusk i jego ministrowie nie przewidzieli sytuacji, w której Polska wchodzi do strefy euro i ponosi negatywne konsekwencje, patrz podatnicy przystąpienia do tego paktu. A jego zwolennicy mają takie argumenty, że dla nas to i tak by nic nie zmieniło, bo i tak w Konstytucji mamy zapisane progi bezpiecznościowe, które z kolei pakt fiskalny wprowadza w różnych krajach strefy euro. W takim razie zapytam, po co jest tak duże ciśnienie na to, żebyśmy z pominięciem mechanizmów konstytucyjnych wchodzili do tego paktu? Rozumiem, że pan zadaje to pytanie, bo chce pan od razu udzielić odpowiedzi. Tak. Donald Tusk po raz kolejny stara się być prymusem europejskim, jeżeli chodzi o nakładanie na Polskę kolejnych obciążeń, zobowiązań. Niestety zapomina o tym, że zwykle w relacjach międzynarodowych, nawet unijnych, tak bliskich jak unijne, musi zachodzić ekwiwalentność pewnych świadczeń. Źle być prymusem? Prymusem dobrze, tylko pamiętajmy o tym, że można być prymusem w oddawaniu i braniu. Ja bym wolał, żeby był prymusem w braniu dla Polski. A może wracając tutaj już na krajowe podwórko, słyszał pan coś ciekawego o zmianach w rządzie?
Jakieś plotki w Sejmie krążą? Plotek jest mnóstwo. Nie wiem, czy mamy tyle czasu, żeby je wszystkie ocenić. No, ja pytam o takie, które pan uważa za wiarygodne, jasne, które źródła jasne są wiarygodne. No mam nadzieję, że premier przyjrzy się mocno poczynaniom ministra Budzanowskiego. Sytuacja z lotem jest karygodna. Wszyscy tak stoją i to tak palcem wytykają. Budzanowski. No, to jest wielka kompromitacja. Ja rozumiem, że pan minister Budzanowski jako bodaj archeolog śródziemnomorski ma mniejszy wpływ na to, jak funkcjonuje resort Skarbu Państwa, niż miało to miejsce wcześniej, kiedy resortem zarządzali ludzie przygotowani od strony teoretycznej i praktycznej do funkcjonowania w ramach ministerialnego stołka ministra Skarbu Państwa, ale powinien uderzyć się w piersi i sam podać do dymisji. To, co się dzieje w locie, to jest tylko gwóźdź do trumny. I kto przyjdzie na jego miejsce, słuchać coś? Nie, tych informacji niestety nie ma. Krótka ławka w Platformie już daje o sobie znać. No, ale minister skarbu to jest taka funkcja, że myślę, że paru chętnych by się znalazło. To na pewno, chętni są zawsze, tylko ja mówię o osobach kompetentnych. A inni ministrowie? No, podaje się również osobę pani minister Szumilas jako tą, która zasłużyła na odejście z rządu. Oczywiście żelazny kandydat minister Arłukowicz. Natomiast ja sądzę, że Donald Tusk bardziej podgrzewa atmosferę po to, żeby później, jak mawiał Ludwik Dorn swego czasu, spuścić parę z kotła i w gruncie rzeczy nic nie zmienić. Jest mowa też o powołaniu nowej wicepremier, pani minister rozwoju regionalnego Bieńkowska miałaby zostać wicepremier. No poczekamy, zobaczymy. Premier mówił o zaskakujących decyzjach w kontekście odejścia, prawda? Być może rzeczywiście rozładowaniem sytuacji będzie powołanie wicepremiera i dalej nic się nie zmieni. To ma być dla niej nagroda za zasługi przy negocjacjach budżetowych unijnych. Ach cóż, ostatnio często mówimy o nagrodach, prawda? Władza chętnie dzieli nagrody, natomiast bardzo niechętnie wyciąga konsekwencje wobec ludzi, którzy zasługują na nagane. Oczywiście należy nagradzać, choć z umiarem, mając na uwadze kwestie kryzysowe, to już bardziej w kategoriach finansowych mówię. Natomiast utrzymywanie na stanowiskach ministerialnych ludzi takich jak minister zdrowia, kompletnie nie radzących sobie z tym, jakie są oczekiwania Polaków i realia funkcjonowania służby zdrowia w Polsce, szpitale nie przyjmujące dzieci, drogie usługi medyczne, rosnące zadłużenie szpitali, olbrzymie problemy w dostępie do leków, blisko 30% ludzi odchodzących z kwitkiem od okienek aptecznych, zasługują po prostu na zdjęcie ze swoich stanowisk, a utrzymywanie ich nie pomoże. To nie jest zaklinanie deszczu. To jest po prostu pogłębianie stanu, bym powiedział, recesji zaufania do instytucji rządu przez Polaków. A na jakim etapie jest, to już zmiana tematu, druga, na jakim etapie jest projekt Gliński, coś co się nazywa projekt Gliński, czyli projekt z panem profesorem Piotrem Glińskim? Zaawansowany. Ale konkretnie to wiemy. No nie, on pokazuje się w mediach, mówi, no ale co jest nowego w jego działalności? Myślę, że zbyt dużo uwagi generalnie przywiązujemy do takich nowości politycznych. Profesor Gliński poszerza krąg osób. Sami chcecie zmiany. Tak, oczywiście. Natomiast nie traktujemy jej w kategorii nowości Gliński, produktu profesora Glińskiego w postaci zespołu eksperckiego, tylko systematycznej pracy nad gromadzeniem osób mogących Polskę wyciągnąć z jednej strony z objęć kryzysu gospodarczego, społecznego, wpłynąć na zahamowanie pewnych negatywnych zjawisk społecznych, rośnie bezrobocie, bieda, z drugiej strony dać realną możliwość odsunięcia od władzy nieudolnej ekipy Platformy Obywatelskiej i PSL-u. A ci eksperci, o których pan wspomniał, których dwóch widzieliśmy, czy Prawo i Sprawiedliwość ma jakiś wpływ na ich dobór? Po części tak. Oczywiście w tych środowiskach znajdują się miejsca dla ludzi takich jak były minister finansów czy szef Komisji Nadzoru Finansowego. W jednej osobie mówię o panu doktorze Stanisławie Kluzie. Z drugiej strony on jest w tym zespole ekspertów. Pojawia się na spotkaniach, bo weźmy pod uwagę, że to jest w pewnym sensie taki przystąp. No bo dwóch przedstawił na razie. Doktora Kluzy nie przedstawił. No i... Ale ja mówię o osobach, którzy biorą udział w spotkaniach ekspertów. Dlaczego? Dlatego, że to grono jest otwarte w gruncie rzeczy. Każdy, kto chce brać udział w dyskusji, w debacie, przedstawiać swoje pomysły, swoje wyliczenia, swoje koncepcje, swoje uwagi, ma taką możliwość. Tu nie chodzi o to, żeby się podzielić stołkami, zanim jeszcze będzie rozstrzygające głosowanie nad losem rządu Tuska, tylko chodzi o to, żeby wszystkie ręce trafiły na pokład. Bo ja zmierzam ze swoim pytaniem do czegoś takiego. Czy wy możecie powiedzieć panu profesorowi, na tego się nie godzimy?
czy pan profesor ma wolną rękę, ale wtedy wy z kolei dajecie twarz każdemu ekspertowi, łącznie z takimi, którzy wam się nie podobają. To dobre pytanie, gdyby tu siedział Jarosław Kaczyński. Dlaczego? Dlatego, że tego typu techniczne kwestie, jak ewentualny sprzeciw wobec poszczególnych ekspertów, to jest zupełnie inny temat. To już nie kwestie omawiane przez partie w kuluarach, czy nie miejsce na domysły. To jest już taka twarda polityka pomiędzy profesorem Glińskim a premierem Kaczyńskim. To jest kwestia pewnej wiarygodności wszystkich polityków, wszystkich właściwie uczestników całego tego projektu, z jednej strony i partii, z drugiej strony profesora i jego przyjaciół. Dajemy pełne poparcie dla inicjatywy profesora Glińskiego, natomiast oczywiście chcemy zachować wpływ na to, jak będzie wyglądał od strony koncepcyjnej ten projekt, i to jest oczywiste. Chcemy zachowywać wpływ na to, w jaki sposób będzie profesor Gliński tworzył swoją propozycję polityczną, gospodarczą czy społeczną, natomiast profesor Gliński ma olbrzymie pole do popisu. De facto dokonuje samodzielnych wyborów, ale mając świadomość tego, jaka jest linia programowa Prawa i Sprawiedliwości. A pan jako poseł, który zajmuje się sprawami gospodarczymi, nie wiem, przeżył zachwyt albo rozczarowanie, kiedy zobaczył tych dwóch pierwszych ekspertów, panów profesorów Modzelewskiego i Rybińskiego? Myślę, że ani zachwytu, ani rozczarowania. Spodziewałem się tego, że tego typu osoby trafią do środowiska profesora Glińskiego. Są to osoby, które mają duże doświadczenie w przypadku profesora Modzelewskiego, jeżeli chodzi o tworzenie prawa podatkowego w Polsce. I odpowiedzialność za jego kształt, który obowiązuje. Uczmy się na błędach. I profesor Gliński, który bierze udział ożywiony w dyskusji publicznej, także jak najbardziej satysfakcjonują tego typu osoby. Pan profesor Gliński wycofał się z tej propozycji profesora Rybińskiego, żeby dawać 1000 zł na każde dziecko co miesiąc. Zdystansował się do niej już w trakcie konferencji, mówiąc o tym, że jest to sposób dość radykalny, który wymagałby przesunięć w budżecie, co też pokazuje, że dyskusja jest... A pan, gdyby był ekspertem w jakimś zespole, poparłby ten pomysł, czy nie? Ja bym popierał promowanie drugiego i kolejnego dziecka. Ale że pieniądze na drugie i kolejne dziecko, tak? Bo Polacy zwykle mają jedno dziecko, warto by było w ten sposób stopniować to wsparcie państwa, żeby opłacało się, jeżeli tak można powiedzieć, mieć dwójkę, trójkę i więcej dzieci. Dziękuję. Max Kreczkowski, Prawo i Sprawiedliwość, był dzisiaj gościem Radia dla Ciebie. Dziękuję, panie pośle. Bardzo dziękuję. Rozmawiał Piotr Gursztyn, na zegarze dokładnie za 8 minut 9.